Jaką ofertę kredytu hipotecznego bym wybrał, gdybym otrzymał same decyzje pozytywne w programie Bezpieczny Kredyt 2%? Tą z najniższymi kosztami początkowymi. Zauważ, że w ciągu pierwszych 10 lat w każdym banku będziesz płacił oprocentowanie stałe, które jest bardzo podobne, więc ta rata nie będzie się dużo różniła. Natomiast po tym okresie tak naprawdę nie wiadomo, może będzie się opłacało przejść na oprocentowanie stałe, może przenieść kredyt do innego banku, a może też większość z Was już ten kredyt spłaci. Brak prowizji oraz możliwość skorzystania z innego ubezpieczenia niż to, które oferuje przez bank i opłacenia go z góry, to duża zaleta. Takich fajnych ofert jest sporo, na przykład Pekao S.A., mBank czy też Velobank nie pobierają prowizji za uruchomienie, mają ubezpieczenie płatne miesięcznie. Dodałbym do tego jeszcze Pekao BP, gdzie prowizja to tylko 0,5%. A Ty na jaką ofertę kredytu się zdecydowałeś? Daj znać koniecznie w komentarzu, zostaw też polubienie.